Captain Fire, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie najlepszego mitycznego zadymiarza, którym jest Squeak. Dodatkowo kupimy sobie przekozacką ofertę z 4 megaboksami i zapolujemy na Star Power. Więc jeżeli chcielibyście, abym w kolejnym odcinku kupił jakąś kozacką ofertę w grze Brawl Stars, no to strzela peczkę w górę. 10 tysięcy łapek i w następnym odcinku kupujemy ofertę taką, jaka będzie dostępna w sklepie. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars, a teraz polecą dwa krótkie chwile podesłane przez moich kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem FAREL. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, wielkie serce od Farela dla was za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail kod farel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, no to musisz sprawdzić swoją skrzynkę mailową, bo odesłałem ci kodzik PSC o wartości megaboksa. Standardowo po obejrzeniu tego odcinka zapraszam wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy! Jesteśmy już na moim koncie i sprawdźmy, co mamy ciekawego w sklepie. Punkty mocy do Squeaka już sobie odebrałem. Jest specjalna oferta, 4 megaboksy w przecenie. Zobaczymy, czy będziemy dzisiaj ją otwierali. Jeżeli nie uda mi się wydropić Star Powera ze zwykłych skrzynek, no to kupimy sobie tą ofertę. I w sklepie mamy też za 2 dni 21 minut, przepraszam, 2 dni 21 godzin, Amber de la Vega. Przebranie do Amber. Mega się jaram, bo już nie mogę doczekać tego nowego skina, bo to będzie pierwszy skin do Amber i z pewnością o niego sobie zawalczę z JJ-ką na jej kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału mojej narzeczonej, klikaj w link w opisie i zasubskrybuj, jeżeli lubisz Brawl Stars i ten kontencik ci się nie nudzi. Sprawdźmy jeszcze sobie dalej, kod Farel w sklepie, przypominam, że resetuje się co tydzień, sprawdźcie koniecznie, czy macie go wpisany. I teraz, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, lecimy po punkty mocy i maksujemy sobie naszego najlepszego mitycznego zadymiarza. Nie ma co się okłamywać, to jest to najlepszy mityczny zadymiarz, 500 punktów mocy, od razu do niego pakujemy. I czy to będzie maksymalny poziom? Możemy go ulepszyć? Oczywiście, że tak. Poziom 8. I brakuje nam do poziomu 9. Nie za dużo, ale kilka punktów. No dobra, no to trzeba tak. Wjechać jeszcze raz na Aleję Pucharków. I kolejną 500-kę. Trudno, z nadwyżką. Z nadwyżką wpakujemy w Squeaka, ale i tak innych zadymiarzy nie mam do ulepszania, więc... Nieważne, 251 punktów do Squeaka i za to dostałem jeszcze 498 golda, bo mi punkty mocy przeliczyło na monety. Super, i teraz możemy go podnieść na poziom 9, uwaga! I pięknie, mamy to, moi drodzy. Gadżet mamy już odblokowany, teraz wystarczy, żeby zapolować na Star Power. Lecimy sobie teraz na sam koniec i otwieramy. Boom! Bonus, ok. Kolejna skrzynka. 172 golda i czy będzie Star Power? No niestety... Nie ma Star Powera. No dobra, szkoda. Nie mam też żadnych skrzynek tutaj w zanadrzu, żeby coś otworzyć. W poprzednim sezonie też nic. No niestety, moi drodzy, nic. Trzeba będzie chyba kupić tą ofertę. Mam nadzieję, że uda mi się coś wydropić. Gemy doładowane. No to teraz, moi drodzy, kupujemy specjalną ofertę. I uwaga! 4 razy megabox. Specjalnie dla was, a wy zostawiacie teraz 4 razy łapkę w górę. Bum! Pusto! Proszę, wypadnij Star Power. Bum! Bonus 600 golda, nie mogę patrzeć. Dawaj Star Powera, bo po to kupiłem tą ofertę. 801 golda. Skrzynki mnie nie lubią. No i bonus. No i niestety, moi drodzy, nie udało nam się odblokować Star Powera do Squeaka. Najgorzej. Na czym polega w ogóle jego Star Power? Reakcja łańcuchowa. Każdy przeciwnik w strefie rażenia lepki bomby zwiększa obrażenia bomby o 10%. No dobra, szkoda, nie udało mi się tego odblokować, ale mam nadzieję, że na jakimś live'iku, jak będziemy grali sobie z widzami, odblokujemy sobie Star Power do Squeaka. Nieważne, nie przejmujemy się, zaczynamy, lecimy. Gierkę solo, przekozacka dzisiaj mapa, Krasowe Jeziora, tutaj może być nieco zadyma, więc zaczynajmy. No i dobra, lecimy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Ta mapa może być ciekawa, bo Squeak ma dosyć daleki zasięg, jego ultimate attack jeszcze tak fajnie się rozwala na kilka części, przykleja się do oponentów. Dobra, dobra, dobra. Raz Rico, dwa Rico. Nie trafiłem, ale dostanie. Penny go porobi. Trafię, trafię cię, mordo. Uwierz mi, że cię trafię. A nie mówiłem? Ult, ult, ult! Nie, nie padaj, nie padaj, Farel! Dobra, przykleiłaś do niego, bomba leży! Okej, tutaj gdzieś w krzakach jeszcze jest Penny. Dobra, powiem wam szczerze, że bardziej się cieszę, że mam gadżet niż Star Power, bo mogę sobie bardzo, bardzo daleko rzucać. Mam mało Power Cubesów. Fajnie by było zebrać środek.
Nie wiem, czy mi się tak uda to zrobić. O kurczę, tam jest 8-bitowiec, więc muszę uważać na jego laser. Tak, on jest tam, jeszcze ma 6 power cubes, to jest dużo, to jest dużo. Ale taki 8-bitowiec dostaje ode mnie lepę. Raz, dwa, trzy. Ult. Cztery. Porobiony, łatwiutko, dobra. Skrałem te power cubesy i lecimy dalej. Jak to się stało, że oni się we dwóch znokautowali? Albo walczyli w strefie, albo nie wiem. Jesteś numerem jeden, przyjemna gierka. Ale zagrajmy jeszcze raz solo, bo mam niedosyt. O kurczę, ile zadań do zrobienia, wow. Lecimy z drugim meczem i na środku widzę od razu 5 skrzynek. To jest moja szansa, to jest moja szansa, żeby to skroić wszystko od razu, ciśniemy. Skoro ten squeak jest tak powolny, ale mam nadzieję, że uda mi się skroić te wszystkie power cubesy i tu za dużo oponentów nie będzie, ale kozacko się otwiera te skrzynki, niczym Frankiem. On ma bardzo duży promień rażenia ataku. Dobra, i sobie może teraz w chwileczkę stańmy. Albo nie, tam jeszcze po prawej stronie były skrzynki, więc ja bym poszedł po te skrzyneczki, je otworzył i jeszcze większą przewagę sobie tutaj zrobił. Ta Shelly dostała na ryj bezpośrednio. Czy tych skrzynek już nie ma? Są! Są jeszcze dwie moje skrzyneczki, moi drodzy. Z pewnością was teraz nurtuje pytanie. Farel. Ej, Bull, odejdź. Farel, kiedy zrobisz live'a? Poszedł w krzaki. A czyli w burzę poszedł w krzaki. Live'a, moi drodzy, byśmy sobie odpalili, myślę. Dobra, gadżet. Lecisz, trafiam! Patrz, pada, nie! Nie padł. Trzeba mu tu drogę odciąć. Hop. Trafiłem? Nie trafiłem. Myślę, że live'a byśmy mogli odpalić, moi drodzy, jutro, bo dzisiaj nie dam rady, albo pojutrze o godzinie 18, więc sobie tam zapiszcie gdzieś w notysiku, w zeszyciku, że będzie live'ik jutro lub pojutrze, a ja jeszcze na swoim Instagramie, Instagram Farel YouTube, link w opisie, dam wam znać, kiedy dokładnie odpalimy live'ika i będziemy grali z widzami Igrzyska Mocy, bo trzeba troszeczkę minów porobić. Dobra, został 8-bitowiec, którego, patrzcie jak chwycę. Chodź, ja cię chycę. Ha! Nie trafiam! Co? Ale że ja tak to zlamiłem? Ult! Jak on da gadżet, to jest po mnie. Porobiony wlazł jeszcze w tą minę. To wyglądało tak ślamazarnie. To były wyścigi żółwi. Squeak i 8-bitowiec. Najwolniejsze duo świata. Jak widzę, mamy jeszcze starcie w trybie duo. Nowe wydarzenie w edytorze map. A zagrajmy sobie starcie w trybie duo. Będą z pewnością jakieś ciekawe mapki. Zobaczymy, co tutaj ciekawego dla nas przygotowali. Wow. Wow, okej. Okay. Jestem w drużynie z Byronem. Także spoko. Byronika lubię. A! Pan P! Pan P! Chce mnie zabić! Byron! Dobra, nice. Lecz mnie, Byron. Ta mapa jest mega poryta. Powiem wam tak, tu będzie ciężko, bo są, widzę już, krzaki. W tych krzakach możesz coś czaić. Właśnie, na przykład taki denny lu. Ult! Dobra, nie pykło mi, ale teraz mogę im tu zrobić z ryja przysłowiową galaretę. Bomba leżysz. Search. Raz. Dwa. Trzy. Ult. Wybuchaj, ulcik. Prawie. Patrz, szóstam, przykleiłem się do niego jeszcze. Więc koks. To jest Amber. A czy nie Amber, tylko Colette. Dobra, uciekamy, Byron. Z tym Surge'em na blisko nie damy rady. Dobra. Ha! Została zdetonowana pięknie. Dobra, będzie ciężko. Ale oni już mają tutaj drogę odciętą. Ten Surge nie ma szans, żeby przeskoczyć. Idź, Byron, pierwszy. Na pierwszy ogień. Okej. Ult. Czy mój Byron już nie leży? Super. Ale tu są dymy, widzowie. Będzie mega ciężko. Ale rzućmy ultem. Raczej gadżetem. Daleko. Dostał ktoś? Nie. Byron, leci z nią. Okej. Został tylko Surge, nie! Dawaj, Byron! Jedziesz z nim! No i ten Surge na 13 był naszą smorą. Zagrajmy sobie jeszcze raz jakąś mapkę i tutaj zapowiada się niezły dym. Zobaczcie, co się dzieje. Co to jest? Skyblock? Skyblock w Brawl Stars? Jestem w drużynie z Leonem w dodatku. Siema, Leoś. Poczekajmy, Leon. Naładowanie, niech się naładuje nam ult albo... Czekajcie, rzucę tym. Trafiłem kogoś? Nikogo nie trafiłem. Wielkie starcie! Okej! Okay. Tak, to jest chyba Skyblock! Dobra, patrz! Padasz, gościu, przez ścianę! Co to była za mapa? Okej, okay, mapka całkiem spoko.
Skyblock w Brawl Stars jak zawsze na propsie, nice. No dobra, zapowiada się ciekawie. O co tutaj chodzi? 3, 2, 1, jeszcze nie. Jeszcze nie atakujemy, jeszcze nie atakujemy. 3, 2, 1, teraz. Rzucam, 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 ult, ult, ult. I które? Trzecie. No dobra, niech będzie. Okej, okay, kolejna mapka i moi drodzy, jestem w drużynie z Mortisem, gramy boksy, to będzie turbo zadyma, coś mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, na środek od razu rzuciłem. Kurczę, kurczę, Mortis, dawaj go, Mortis! Okej, okay, nice. I musimy tak, poczekać na życie i aż ktoś nam tutaj wskoczy. Karol, gdzie ty idziesz, po kiuby? No dobra, ciśnij po kiuby, Karol, ale tak pat, co ty robisz, głąbie, kapuściany. Czemu nie podniosłeś tych kubów? XD. Ult naładowany, raz, dwa, trzy. Padł? Cox? Tam jest dalej klepa po prawej. Wielkie starcie, Byron! Oni mają 16! Jakim cudem? Halo! Tak być nie może, że oni mają 16! 19 mają, walczę do końca z nimi! To jest jak walka z Goliatem. Uwaga, uwaga, padnę, padnę, nie dolatuję! Leszczu ty! Łap! Kolejny ult! 700 hapsów! Ten Byron już powinien mi dawno porobić, ale on w ogóle mnie nie trafia, ten chłop. O co chodzi z tym Byronem? Albo on leczy swojego kupa, bo mu blokuje wejście. Co tu się dzieje? Dawaj! Wyjaśniamy ich do końca. Łokcie wysoko, mocno zaciśnięte, pięści gościu i wjeżdżasz. Dawaj, 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 lecisz. Mortis. Dobra, kurczę, teraz ten Byron się na mnie pewnie sfokusuje. Ten Byron ma jeden power cube, spadł gamoń, no dobra. Teraz czekamy tylko na Mortisa i wjeżdżamy. Go, 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 wjeżdżamy. I koniec z nim, do końca, ult, 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 kawę. No nie, szło go zabić, 22 power cubesy na nas, borowików. Ciężko, ciężko, ale i tak, zarąbisty meczek. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Moim zdaniem Squeak jest przekozackim zadymiarzem, mega się jaram. Zapraszam wszystkich oczywiście na live'a, który się pojawi jutro lub pojutrze o godzinie 18. Zapiszcie, zanotujcie, a ja z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!